pierwszy sezon, pierwszy mój start. Wcześniej to jedynie trenowaliśmy na śniegu i deszczu jakimiś gruzami, a mój pierwszy debiut na DMP. Poligon testowy dla mnie i dla Ota, a przede wszystkim dla Opon. Pierwsza runda była dla mnie takim super debiutem. Po prostu przyjechałem pierwszy raz, zobaczyłem, co tam się dzieje. Jak siadłem w auto, to myślałem, no zobaczymy, jak sobie damy radę. No i to było piękne, tak, bo zadaliśmy chyba czwarte miejsce w kwalifikacjach. Troszkę auto zgruzowałem, tam zderzak podpadał, ale fajnie było. Kwalifikacje mnie strasznie podniosły na duchu. Słomczyn, też byliśmy na słabszej oponie. Tor Słomczyn zapamiętałem, bo dla mnie super tor i strasznie mi się spodobał. Kielce, na trzeciej rundzie, tam już fajnie nam się latało. To już wtedy były super szybkie opony, wkleiło i no, o wiele szybciej mi się jeździło. Później był już szczagół na Węgrach, no tam była taka mała poraseczka. Lekki dzwonek z tyłu, no to już nie poszło. W kwalifikacje przeszliśmy, no, oczywiście to już fajnie, bo pierwszy raz na zagranicznym torze, oj, to był fajny wyjazd. Sami Polacy trzymali się koło siebie, taka jedna wielka rodzina i dobra impreza. To nam się trzecie miejsce wyjąć. Kwalifikacje wtedy już na drugim miejscu, pamiętam. Czechy, no, debiut na jakimś szybkim torze, gdzie wcześniej nie jeździłem na takich. Wtedy trzeba było się przełamać, już wyższe biegi wbijać. Fajnie, fajnie dokleiło tak jak trzeba. Tam kwalifikacje na drugi, auto się spisywało elegancko. My jako team całe to czwarte miejsce wyjęliśmy na nasze polskie zawody. To był jak dla mnie debiutem super idealnym, odebraliśmy licencję, zgraliśmy się z autem, z ekipą, wszyscy i wiemy co kto ma robić i myślę, że to jest zasługa całego zespołu, a nie tylko moja, tak? Przechodzimy teraz o klasę troszkę wyżej do pro, zobaczymy co to daje, jaki następny sezon będzie. Myślę, że w następnym roku pokażę, jak naprawdę na to dostać i myślę, że będzie deptał chłopakom po piętach, a aczkolwiek mogą się go obawiać i nawet najmocniejsi zawodnicy. Zdrowo, pozdrawiamy się z tego pięknego rynku tutaj w Niepołomicach. Pozdrawiam. Pozdro. Następny sezon przed nami. Sezon był super hit dla mnie. Jeśli chodzi o debiut, to ja bym jeszcze raz bym przejechał cały. We'll be right back.